Dzień dobry, witam znowu. Wiem, że dziwnie wyglądam, przecież mam tu rękę nad okiem, ale nie chciałam wam od razu przestraszyć, szczególnie was, co w ogóle nie wiedzą, o co tu chodzi. To będzie filmik, jak zrobić makijaż. Przed chwilą zrobiłam makijaż na arabskie oko. W czarnych kolorach z czerwonym, takim czerwono żurawinowy kolor. No i dalej to mam założone. I teraz chciałabym zrobić drugie oko, też na takie czarne, ale czarne z innym kolorem. Chyba czarne zrobię z zielonym, czyli taki akcent zielony. I to nie będzie, oczywiście nie będzie pasowało do tego oka tutaj, które mam schowane, bo to inny kolor. Podobny styl, czyli arabski, będzie taki sam eyeliner, bardzo ekstrawagant, bardzo taki wyraźny, ale nie będą te same kolory. Czyli proszę nie pisać, że to jedno oko nie pasuje drugiemu. To są inne kolory, ale taki sam styl, taka sama inspiracja ogólna. No, czyli to jest oko, które już jest gotowe. Nie chciałam, żeby ktoś pisał, że kto ci tam pobił oko i tak dalej, na takie śmieszne komentarze. No, ale też mi się nie chciało tego jeszcze zmywać i myślałam, że może to mi też pomoże, bo moje lewe oko tutaj jest słabsze, jestem krótkowzroczna, tak się mówi chyba. I myślałam, że może po prostu tak jak ktoś by to oglądał i by robił tak jak ja, to może to komuś pomoże, może to mi pomoże, jak robić drugie oko. Nakładam oczywiście bazę, to jest baza Inglota. Nie mam dlatego dobrego pędzelka tutaj w Polsce, tylko w domu mam w Anglii. Ale to jest taka baza pod cienie i to tak wygląda. Jest teraz 19 zł, jest na ofercie. Co jest chyba 39 zł, tak mi się wydaje. Dobrze. Pierwsza rzecz, biorę pędzelek Sephora, numer 9 mój jest, ale chyba teraz zmienili wszystkie pędzelki. To jest 21, 2, 3, 4, nie wiem który, ale taki gruby, puchaty, mięciutki pędzelek. I biorę... Wezmę taki jasny cień najpierw i wezmę ten tutaj, który jest taki, beżowy, miodowy kolor. I nakładamy to najpierw przez całe oko, żeby na pewno był kolor wszędzie. No, nakładamy to tu. Czyli ogólne oko tak będzie wyglądało, ale zamiast tutaj takie... Wygląda teraz bardziej fioletowe. Trochę zmienia. To będzie z akcentem zielonym. No, czyli dalej ten sam cień, nakładam go aż do załamania. I teraz ten pędzelek jest różowy. No to tym samym pędzelkiem nakładamy ten cień tutaj na dole. To jest czarny i ma takie błyszczące, takie kawałki złota. W ostatnim na to oko był ten o jeden wyżej, który ma pomarańczowe, pomarańczowo-złoty, no taki brąz, taki melonowy kolor. No. Dobrze, nakładamy ten kolor i będę odsypała, bo jakbym tak nie zrobiła, to bym pewnie dostała tym przez całą twarz. Tak jak dostałam tu, no, jestem trochę czarno, ale nie będę przepraszać, bo to do wielu ludzi tak zdaje. Można używać puder pod oczami przez całą twarz, taka gruba warstwa, jak się robi makijaż na oczy. I wtedy jak się skończy, to można to wytrzeć. Ale ja tyle tego robię, tych filmików, że trochę strata mi pudru. Może kupię jakiś tani, nie wiem. Zobaczymy. No, nakładamy ten czarny kolor przez całe oko, aż nawet poza załamaniu tutaj. Tak, dobrze. I bo to jest już ciemny kolor i trochę trudno poprawiać, jak za dużo się zrobi, to
można zacząć delikatnie, żeby zrobić taki kształt, jak się chce. Ja robię, żeby tu było troszeczkę poza załamanie, a na zewnątrz troszeczkę wyżej. Czyli żeby tak było. Dziwnie to wygląda, jak tak robię, ale jak tak robię, ale mi się takie makijaże podobają. No, czyli mamy ten czarny kolor z błyszczykiem. Dobrze, zrobię to teraz, tak jak ostatnim razem, na to oko. I zrobię teraz eyeliner. Mam czarną kredkę czołówkę, nie wiem, z MAC i to jest taki, co się nakręca, nie jest potrzebna temperówka. To jest kolor Graph Black i to jest Technical. I to się trzyma skórę jak klej. No i ja, szczególnie teraz, bo mam, tak jak mówię, jestem tutaj, jestem krótkowzroczna w to oko, przepraszam, to oko. Czyli tutaj dobrze widzę, i to znaczy lepiej widzę. Jak zamykam to oko, to bardzo marnie widzę. Czyli ja to robię po prostu jak, tak jak mi wychodzi. Robię to tak, jak mi wychodzi. To jest kwestia ćwiczenia i wypróbowania i tak dalej. Ja wiem ogólnie, jak to będzie wyglądało. Byłam bardziej ostrożna tutaj, bo mogłam być, ale tutaj jestem trochę bardziej to narzucam i wtedy naprawiam. Jedyna rzecz jest to, żeby nie robić za dużo tego, bo to są czarne kredki, czarne kolory, ciemne kolory. I jak to się źle zrobi, to będzie tego widać. I robimy, teraz mogę otworzyć oko, żeby zobaczyć, jak to wychodzi. I robimy czarną linię. Taką wysoką, wysoką linię. Tak. Dobrze. I wracamy po tym. Ja normalnie zaczynam w samym środku i robię króciutkie takie kreski. Jest lepiej, taki mięciutka kredka albo pędzelek. Można suszarką na sekundę podgrzać i się zrobi bardziej miękki. I takie króciutkie kreski robię aż do samego środka i na dole tak samo. Na dole nakładamy tą kreskę na, jak po angielsku się mówi, waterline. Czyli tam, jak się płacze, to stamtąd są... To są łzy? Nie. Nie wiem. Jak się płacze, to stąd... Tam leży woda. O. I bardzo często, jak się nakłada tutaj kredkę, to bardzo szybko schodzi. Każdy tak mówi. Bo tam jest tak mokro, jest wilgotno od oczu. No, ale nakładamy to. Można potem iść z pudrem, albo najlepiej to jakiś czarny cień. I to da taki matowy efekt. I kredka powinna dłużej tam być. Nie będzie na strasznie długo, czyli cały dzień pewnie nie zostanie. No, ale tak jest życie. Dobrze, czyli tu mamy linię do góry. Czy pasuje? Nawet pewnie pasują prawie. Dobrze, i w środku robimy linię w dół. Czyli odwrotno od tego, który mamy. Jezu, jak dziwnie wygląda. No. Nawet nie wiem, czy to wygląda tak arabsko znowu. Jest ciekawe, tak bym to uznała. Jak wam się nie podoba, to... Dziękuję, ale nie mów mi o tym, bo to jest pierwszy raz, kiedy robię takie arabskie niby oczy. Naprawdę takiego czegoś jeszcze nie robiłam. Dobrze. Czyli mamy teraz eyeliner, najważniejsza rzecz. Można oczywiście zrobić
Te sztuczne rzęsy. Ja tutaj tuż już na...